Serwus, widzowie, dzień dobry, ja jestem Ilki, to kolejny odcinek na moim kanale Spalionowa i uwierzcie mi, jest coraz to gorzej i nie wiem, co to będzie, ale naprawdę jest tragedia. Coraz częściej słyszę te wszystkie szepty, coraz głośniej i naprawdę, widzowie, nie widzę tego zbyt dobrze. Jesteśmy, widzowie, w tym miejscu, w którym został mnie Filip, ponieważ ogólnie przyszłam do Filipa, w sensie nie wiem, czy wiecie, ale wczoraj byłam u Filipa i porozmawiałam z nim na ten temat, wszystko mu powiedziałam, no i on troszeczkę wysił strebę, ale naprawdę sprawa jest prawdziwa, więc nie wiem, czy wysłyszycie te szepty, możecie napisać w komentarzu, czy tak, czy nie. Jak na razie jest cisza, widzowie, przez chwilę jest cisza, więc dobrze, ale to jest tylko, słuchajcie, cisza przed burzą tak zwana, ponieważ zaraz będzie naprawdę tragedia. No właśnie, nie? I zaraz znowu będzie, mówię wam, zaraz za chwilę po prostu będzie znowu to samo, nie? I ja już może, ja już nie wiem, co mam robić, widzowie, naprawdę. Zastanawiam się, czy nie zabrać wełny, ponieważ wełna wygłusza, jak wiemy. I wydaje mi się, że jeżeli tutaj jakoś wygłuszymy, wiecie, o co chodzi, to może nie będziemy słyszeć czy coś takiego, także słuchajcie, musimy znaleźć jak najwięcej wełny i to jest nasz, to jest rzecz, którą zrobię w dzisiejszym odcinku. A to bym chciała wywalić, bo mi to tutaj denerwuje, mnie tutaj zawadza, więc wywalamy to tutaj, niech będzie. I co ja chciałam zrobić? Wełna, tak? Tylko, że potrzebuję w takim razie nożyczki, ale nie wiem, czy ja mam nożyczki. Szczerze, żyjemy w mega strachu po prostu przed kolejnym szeptem i no boję się tego wszystkiego. Czekajcie, czy ja tutaj nożyczę? Chyba nie mam nożyc. Chyba nie musimy zrobić. Dobra. Serio, po prostu żyję totalnie przez cały czas w jednym wielkim... Nie wiem, co to jest za język, nie wiem, co kto mówi, ale okej. Nie podoba mi się to, naprawdę jest mega straszne. Nie rozumiem w ogóle, o co tutaj chodzi i co to są za słowa. Nie wiem, naprawdę nie wiem, widzowie. Tragiczna po prostu sprawa. Bierzemy nożyce, mam nadzieję, że wełna jakoś nam pomoże i wygłuszy nam... otoczenie. Proszę, przestań, proszę. No proszę! Już, okej. Ja pierniczę, widzowie, to jest straszne, oraz jest ich coraz więcej, a nie zamiast coraz mniej. Ja nie wiem, co mam robić, może pod wodą nie będziemy ich słyszeć. Nie wiem, co... Nie wiem, woda zagłusza w sumie, woda zagłusza, więc dzięki wodzie powinniśmy... Nie wiem, ja muszę po prostu zbudować jakieś miejsce, które będzie... Wszystko będzie wygłuszone. Czy tutaj są... Fajne, są jakieś czerwone owce jeszcze, zarąbiście, no nie. Ja pierniczę. Już. Nie no, znowu są jakieś dziwne głosy. Dobra, biorę tę całą wełnę. Trudno, czerwona. No przestań! Proszę, proszę, proszę! Widzowie, ja już nie wytrzymam, naprawdę. Cały czas słyszę to samo. Ja już nie mogę przestać, ja jestem przerażona po prostu tym wszystkim już. Wszystkie są obcięte chyba tak. Aha, tu jest pełno w ogóle wełny. Dobra, to ja sobie zabiorę w takim razie czarną. Let's go. Już się ogarnęło plus minus, mam nadzieję, że tak. Mamy trochę wełny i nie wiem, może ja powinna zbudować po prostu jakieś pomieszczenie wodoszczelne i... Proszę nie, proszę nie. Nawet woda nie działa, widzowie. Niemożliwe to jest. Ja nie wiem nawet, gdzie ja bym mogła takie pomieszczenie zbudować. Gdzieś nie wiem, muszę coś przerobić. Jak... Nie wiem, widzowie, nie wiem. Naprawdę, jeszcze kurde, te czerwone mi się w ogóle nie podoba. Mogę jeszcze farbować ten czerwony na jakiś inny kolor. Czekajcie. Tu mam akurat czerwonego kwiatka, to niezbyt przefarbujemy go. A tutaj mamy to, dobra. I czy ja jestem w stanie zrobić coś tak... Proszę, przestań. Już. Tylko biały jesteśmy przewarbować w stanie chyba. Z tego co widzę. No cóż, ale przynajmniej zawsze coś. Wiecie co, ja mam pomysł. Ja zacznę budować, widzowie, ja wiem, nie miałam w ogóle rybkę dla Daisy dawać. Dobrze sobie przypomniałam. Czy on jest na ten? Dobra, jest na Sharpness 4, tylko zenchantowany, więc jest dobrze. Bo chcę rybkę dla Daisy jakąś tutaj złapać i złowić. Jak już tam idziemy, bo tam zbudujemy jakieś, nie wiem, na pewno po prostu ogrodzimy coś i mam nadzieję, że nam pomoże. Czy tu jest gdzieś, tej, w sensie rybki są? Czemu te napalionowe nie ma ryb, widzowie? O co tutaj chodzi, co? Co to ma być? Ej, serio! O, tam są, już myślałam, że w ogóle nie będzie. Dobra, zabijmy, widzowie, w takim razie rybkę, okej.
Au, 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 au! Przestań, proszę. Jak widzowie, ja mam dosyć, po prostu jest ich tak dużo tych szczeptów strasznych. Ja nawet nie wiem, co mam robić w takim momencie. Ja nic nie rozumiem, nie znam niemieckiego, szwedzkiego, czy jakikolwiek to jest język. Nie wiem, widzowie, czy wy coś rozumiecie, czy wy macie jakiś pomysł, jak mamy to rozwiązać i co to są za głosy demoniczne po prostu. To jest serio jakaś paranoja i tyle w temacie, no. Dobra, widzowie, lecimy tutaj. Szybko mamy tego... Nie, przestań, przestań! Okej. Okay. Ja mam dość już, widzowie, serio. Nawet nie wiecie, jak to po prostu... Nie wiem, ja mam wrażenie, że ja... Kurde. Że ja widzę jakieś rzeczy w ogóle wokoło. Nie wiem, sama widzowie, nie wiem, sama. Ja już nic nie wiem. Dobra, to jest dla Daisy rybka. Jedna tylko, okej, okay. Nie byłaś zbyt głodna, spoko, rozumiem. Zamkniemy tutaj ciebie, żeby tutaj nic się nie stało, bo nie chciałabym, żeby tutaj cokolwiek się stało przeze mnie zwłaszcza. I teraz tak, widzowie, no co, no, tylko personel w takim razie tutaj wchodzi. Wait, dobra, i lecimy do góry i tutaj chyba zrobimy... Przestań! Stop! Proszę! Chwila przerwy, naprawdę chwila przerwy, okej. Okay. I tu jest chyba odpowiednie miejsce, żeby zrobić... To, co chcę zrobić. Dobra, niech będzie czerwone, jakby skażone, ale mam to gdzieś. Robimy sobie po prostu pomieszczenie jakieś takie, powiedzmy, że... no plus minus po prostu takie, które wygłuszy wszystko. Może to nam pomoże, nie wiem. Lecimy teraz tak, 3, tutaj szybko. Dobra, i tak będzie kwadrat mniej więcej, mam nadzieję, że tak, czekajcie. Tutaj tak i tutaj tak. Dobra, jak na razie chciałam powiedzieć, że jest cisza. Proszę, nie. Ja pierniczę, widzowie, co to są za dźwięki dziwne. Dobra, jest dobrze i teraz tutaj widzowie czarny. I powiedzcie mi, to jest ciche pomieszczenie, okej. Okay. I nie powinna teraz nic słyszeć. Powiedzcie, że to będzie działało. Okej, okay, teraz się przekonamy, widzowie. Proszę, proszę, niech to działa. Jak na razie jest okej, musiałem tutaj chyba 10 minut siedzieć, żeby to zobaczyć, czy to działa, no ale jak będzie jakiś szept... Ja nie wiem, co może tutaj pomóc nam, widzowie, naprawdę, nie mam, po prostu nie wiem, nie? Jak na razie jest cisza, może to serio działa. Co myśli? Gdzie tu jest wyjście tutaj? To może być. Nie, widzowie, nic nie działa, dosłownie nic. Nie wiem, co mam robić. Nie wiem, co mam po prostu robić, nic nie działa. Myślałam, że jak wygłuszę tutaj miejsce czy coś, to będzie lepiej, ale jak widzicie, totalnie nic z tego. No kurde. Proszę, przestań! Widzowie... Ja nie wiem, co mam robić po prostu. To jest koniec jakiś. To jest jakiś event, nigdy takie rzeczy się nigdy nie działy. Nie wiem. Ja nie wiem, co ja powinnam zrobić po prostu w tym momencie. Ja już mam dosyć odstrzeszczenia tych szeptów. Jest coraz gorzej, zamiast coraz lepiej jest po prostu coraz gorzej. Nic nie działa, ja chyba muszę zakończyć odcinek. Ja nie wiem, czy ja nagram kolejny, bo... Naprawdę, słuchajcie, to mnie tak prześladuje. Idę słuchać Palion USA. To w miarę zagłusza. Muzyka jedynie, słuchajcie, pomaga w sumie. Dobra, koniec. Jak w USA chcę imprezę i basen, w niej mieć pełno ludzi. Okej, okay, widzowie, ja kończę odcinek, widzimy się jutro, mam nadzieję, nie wiem, szczerze, dobra, nie wiem, czy się widzimy jutro. Widzimy się na pewno na kanale Milki Plus i na kanale vlogowym. Koniecznie subskrybujcie kanał vlogowy, ponieważ tam są fajne rzeczy. Wbijajcie też na mojego Instagrama, tam relacja z męskiego grania, wczorajszego i dzisiejszego, także wbijajcie.
Ja kończę odcinek, naprawdę tragedia jakaś, totalna tragedia, totalna... Nie, dobra, koniec, do widzenia, żegnam was. Jak w USA chcę imprezę i basen, w niej mieć pełno ludzi, niech nigdy już nie budzi, nie? Dobra, koniec, żegnam się z nami. Ja muszę po prostu cokolwiek zrobić, żeby przestać, ja nie wiem, żegnam się z wami, żegnajcie, mam nadzieję, że do jutra.